Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Stark i po bardzo, bardzo długiej przerwie jakichkolwiek odcinków widzimy się ponownie w grze Elden Ring. I tak, no cóż, zacznijmy od konkretów. Nikt nie zgodził się ze mną co do kwestii tego, czy powinienem, czy nie powinienem resetować postaci, więc stwierdziłem, że jakkolwiek miecz Blasku Księżyca, czy tam jak się tutaj nazywa, to teraz nieistotne, jest wspaniałym artefaktem, tak. Zostawię go sobie prawdopodobnie na NG+, bo no, nie będę ukrywał, NG+, na 99% będę musiał robić. I... aha. Ja, co my tu jeszcze mamy? Właśnie tak sobie zwiedzam to wszystko i... chciałbym pójść właśnie do tych miejsc, które zaznaczyłem, ale... będąc szczerym, jak zobaczyłem tego smoka teraz, to nie wiem, czy to dobry pomysł, więc... ja... najpierw może pojedźmy do miejsca numer 2. I no, co jeszcze mogę w sumie tak dodać? Kolejny? Nie przesadzają trochę z tymi smokami? Nie, no jak na mój gust, co przesadzają mi to ostro. Ale dobra, trzeba będzie, to pokonamy i wszystkich nawet. No ale wracając. Nie pamiętam, czy coś mówiłem takiego konkretnego w poprzednim odcinku. No, po prostu nie odrobiłem pracy domowej, że tak to nazwę, czyli nie sprawdziłem. Też... więc powiedzmy, że sam sobie wyznaczę jakiś tam plan, cel, jak zwał tak zwał, na to wszystko. Jest jakiś skok na środku lasu. A, interesujące. No ale dobra, mniejsza. Wiem, co to oznacza. Jestem z tego powodu bardzo uradowany. Ale dobra. A co to chciałem? Wieczne więzienie przywódcy. Wejdziemy tam, zobaczymy. Ale jednocześnie kontynuując. Dzisiaj mam takie w sumie poszczególne cele. Pierwsza sprawa, pozwiedzać lokacje, które mam dostępne. Druga, spróbować uzyskać dostęp do runy Radagona. Ale jak to, przywódca czarnych noży, a szybki gościu, nie podoba mi się to. I trzecia sprawa, zobaczyć w końcu, co się kryje na płaskowyżu, bo wydaje mi się, że to już jest ten etap. O cholera, to może mnie zabić. I to łatwo. Aha. Unika moich ataków też dosyć dobrze. A nie mogę tutaj zawołać sobie łzy, to dobra, to będzie... może nawet nie tyle co sprawiedliwe, co ciężkie wyzwanie. Patrzę na to, jak moja postać jest słaba. I jeszcze ostatni cel, który tak w sumie sobie wymyśliłem. Znaleźć jakąś inną, lepszą czapkę, jaka hełm. Najpierw taki, który by... konkretnie mówiąc, zwiększył nam coś więcej niż tylko witalność. Albo jeśli chodzi o witalność, to chociaż, żeby to było więcej tej witalności niż do tej pory. Halo, co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Halo. Straciłem trochę HP-ków. Okej. Okay. Paliło mnie jak te czarne płomienie, okej. Okay. Ale tam pasek mi się zszarzył. Jeszcze nie odzyskałem teraz całego zdrowia. Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Mniejsza. Pewnie wcześniej czy później coś się dowiemy. Ale tak, póki co... w sumie nie mamy innej opcji, jak... próbować jeszcze raz, albo się poddać. A ja jako, że nie chcę się poddawać, co... oznacza tym więcej tylko tyle, co to, że no... będę musiał się męczyć... jeszcze trochę. Przy okazji zobaczmy, jak to zadziała. Aha! Co to ma być za atak, który zabiera mi ponad cały pasek zdrowia, jeszcze coś robi? Co to ma być za walka w ogóle? Gdzie to sprawiedliwość? Mhm, moje ataki też mu nic nie robią, chociaż on w teorii używa tylko nożyka. Super. A, okej, czyli ten atak też będzie mnie ranił za miliony obrażeń, super. Po prostu przeciwnik, który ma chyba polegać na tym, że jest szybki, więc ciężko go unikać. I bije miliony. Okej, śmierć. Będzie zaraz śmierć, ja wam to mówię, po prostu... te jego ataki za dużo życia mi zabierają względem tego, co ja sam mogę sobie wyleczyć. No, dobra. Dobra, to mi wystarczy. Trzeba będzie się tym kiedyś zająć, ale ta walka nie wydaje się być
sprawiedliwa. A może inaczej niż sprawiedliwa, to bardziej dostosowana do etapu, na którym tu zaglądam. Ej, no tak. Pani tak. Więc odbiorę swoje 2000, które i tak nic nie znaczą i... W sumie co dalej? No, zaznaczę to sobie lepiej od razu, jak tylko odejdę. Żeby nie było potem niepewności. Chyba, że... Nie. Te nieaktywne też nadal są zaznaczone, więc lepiej tutaj to zaznaczę. Będę o tym pamiętał w ten sposób, że tutaj coś jeszcze mam do zrobienia. I cyk. Skoro taka sytuacja już zaszła, to teraz... Zakończmy zwiedzanie tego miejsca, tym, że pojedziemy do tego miejsca, które trochę wygląda jak kościółek. I ewentualnie upolujmy kolejnego smoka. Przy okazji widzę, że trochę się ściemnia, więc... Lampka. Co? Halo, co to jest? Nie wiem, czy powinienem tutaj iść, widząc takich dziwnych przeciwników. Ale tak, nie wykażę się też podstawową inteligencji, nadal tu przybiegnę. A, jeszcze ten dziad, oczywiście. Jakby tego było mało. Kamień Kowalski 7. Miła niespodzianka, chociaż totalnie niepotrzebna. Kamień Kowalski 8. Miła niespodzianka, ale totalnie niepotrzebna. I zaraz będzie śmierć, jestem tego prawie że pewien. A tutaj Kamień Kowalski 7, znowu. Dobra. Cokolwiek tutaj miał być. W sumie głupoty gadam. To co tutaj jest, w sumie to miła niespodzianka, jak już powtarzam się. Ale no nie, niestety moja postać tego nie potrzebuje. No i jest oczywiście wredny piesem. Mniej więcej oznacza tylko tyle co i to, że tak zaraz zginiemy. Ale możemy spróbować przynajmniej błyskawicami. Nie, energii nam na stówkę nie starczy. Patrzę na to, ile kosztuje to wszystko, więc... No. W sumie energii... Raczej powinienem powiedzieć... many. No... Czyli ta lokacja jest po prostu ponad moje siły. Co ciekawe. Zresztą nie ma co narzekać, patrzę na to, jakie mam niskie statystyki. Względem tego, co kosa wymaga. Od czego się skaluje. Więc tak. Może przydałoby się znaleźć jakąś lepszą broń, która by. Nie wiem, miała skalowanie SS na wiarze. Wierze, nie wiarze. No ale wiecie o co chodzi. Chociaż tutaj akurat wiem, że S jest najlepsze, jakie może być chyba. Ale mniejsza. Mniejsza. Skupmy się na razie na walce. Nie. Nie mam już butelek, więc. Wiejemy. Tak. Trzymajmy skupienie na celu głównym, czyli tym kościółku, który jest tam. I czy można tutaj zejść jakoś bezpiecznie? Nie nazwałbym tego bezpiecznym, ale zaryzykujmy. Nadal. No, nie było to bezpieczne, bo torrent dostał obrażenia. Czyli, jeśli dobrze pamiętam, struga. A podkreślam, mogę nie pamiętać, ale mniejsza teraz o to. I jesteśmy przy magicznej wieży. Czyli co? Czyli że polowanie na żółwie znowu. Okej. Nie będzie to jakiś wielki problem. Ale zanim polowanie na żółwie, to... Właśnie, siadamy i znajdź trzy wielkie, mądre bestie. Dobra. Czyli znowu trzy żółwie. Mam nadzieję, że łatwiej będzie je znaleźć niż to ostatnie. Ale jednocześnie nie podejrzewam, że mogą być, wiecie, dużo lepiej ukryte, więc... Aha. Więc tak, i czy tutaj coś widać? Nope. Niby jest tam dalej przejście, ale tędy lepiej nie iść, więc... gdziekolwiek te żółwie miałyby się ukryć. Zdecydowanie to nie jest tutaj. Cześć, pingwin. M. Okej, można je ubić za 20 run. Nie, już myślałem, że jak się rusza tutaj liść, to wiecie, będzie tutaj dziad, ale
Jednak go nie ma. Nie. Jakieś mam halucynacje wzrokowe. Więc tak, trzy mądre bestie. Chyba, że to będą zwykłe żółwie, a nie to jest jakieś specjalne. Chociaż wątpię, żeby to były zwykłe. Ale wszelki wielki możemy je też uderzyć. I cek. Co my tu mamy? Za przejściem dalej. W sumie nic chyba. Właśnie czemu? A, okej. Okay. Znowu się pytam o to samo co ostatnio, teraz sobie przypomniałem. Moje pytanie brzmiało, czemu nie noszę tego. Przewroty mi to psuje, ale dobra, mniejsza. Teraz lepiej. Nie, wydawało mi się znowu, że tutaj coś mi blokuje, ale niczego nie ma. Czyli muszę znaleźć trzy żółwie. Teoretycznie, bo wielkie mądre bestie mi się kojarzą tylko z żółwiami. Ale jednocześnie nie widać tutaj nigdzie żadnych żółwi, więc... Może to być znowu jakieś takie podchwytliwe pytanie. Albo to są zwykłe żółwie, ja już po prostu niepotrzebnie myślę o tym, że to są jakieś takie... duchowe żółwie. Albo nawet nie są żółwie, tylko jakieś... Nie, nie. Ja mam chyba halucynacje słuchowe nawet dzisiaj. Ej, to nie będzie dobry dzień na Eldena. Coś tak czuję. Chociaż może będzie. Jeśli tylko byłbym w stanie tam wyżej wejść na tą skałkę. Może tutaj jest gdzieś ukryty... Nie. Nie, za bardzo kombinuję względem tego, co gra mi każe zrobić. No jeszcze tu pewnie wpadę w przepaść zaraz. A nie, okej. Okay. Okej. Okay. Nie ma kolejnej śmierci. I znowu coś tutaj... Jakiś odgłos. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tego wszystkiego. No cóż. Może powinien sobie to odpuścić. Albo pomyśleć dokładniej co, jak, gdzie i kiedy. Bo na razie czuję, że to jest takie... dziwne. Okej, okay, to są dwa zwykłe żółwie, które w teorii upolowałem. Ja tam też jest żółw. Czy to... Nie, dobra, to jest ich za dużo, żeby to o zwykłe żółwie chodziło. To musi być coś specjalnego. Ej, ale dobra, może... Może sobie to jednak odpuśćmy i... Tak... Po prostu spotkam się za chwilę, jak wymyślę, co dalej zrobić z tym wszystkim, bo... Ja w sumie co dalej zrobić, raczej jak sobie przypomnę, gdzie miałem iść, w jakiej kolejności, pomyślę w sumie, co najpierw bym chciał załatwić. Dobra, wiecie co? To wszystko mi dawało spokoju, więc... Oto jesteśmy z nas jednego. Przy pomocy naprawdę... Naprawdę dużej pomocy jednego gościa. Z góry od razu powiem dzięki za pomoc. A jednocześnie... Szkoda, że to tak wygląda. Więc tak, teraz się tym zajmiemy. Trochę to zajmie, ostrzegam. Bo powiem wam szczerze, ktoś kto robił tą zagadkę... Stwierdził po prostu, moim zdaniem coś takiego, dobra, zrobiliśmy tą zagadkę raz, to teraz... Uczynimy ją najtrudniejszą i najbardziej wkurzającą, jaka może być. Dosłownie. Nie wydaje mi się, żebym miał jakikolwiek inny pomysł na to. Gdyż wszystkie żółwie są porozrzucane ponoć po całej tej lokacji. Całej. W jakichś losowych miejscach. Są w sumie losowych na pozór. W rzeczywistości nie jest aż tak może losowo. Ciężko mi stwierdzić. Ale nadal. Jak chcesz robić jakąś lokację, gościu, to powinieneś robić zagadkę związaną z lokacją, a nie porozrzucaną po wszystkich zakątkach świata. Jakieś sprytne rzeczy typu jeden mechanizm, jeśli ruszysz, to gdzieś po prostu w innym miejscu coś się otworzy, spoko. Ale takie, a zróbmy zagadkę, gdzie musisz bez siadania i restowania znaleźć trzy jakieś stworzenia, je ubić i rozrzućmy to po całej mapie. Nie, dzięki. Więc tak, kolejny, jeśli się nie mylę, gdzieś tutaj powinien być, może? A żeby nie było... Jak już usłyszałem, jakie są problemy, to prosiłem o pomoc, ale nie. Trochę źle pojechaliśmy.
Dostałem mniej więcej lokacji na mapie, niestety rozmawiałem z tym gościem jakiś czas temu, więc już nie za bardzo pamiętam tak dokładnie, wiem tylko, że gdzieś właśnie w tym miejscu i ostatni, tam akurat dostałem większą podpowiedź, będzie gdzieś w pobliżu tego super wiatru dla strugi, więc... Tak, tylko jeden ten super wiatr dla strugi znaleźliśmy, więc no, to raczej ciężkie nie będzie. Ja oczywiście nie widzę. Nie widzę, więc ja w tym miejscu teraz chyba bym się trochę więcej pobiegać, żeby go znaleźć. I od razu zanim jakiś hater się znajdzie, wiem, że łamie swoje własne zasady, nie spoilować sobie czy coś, ale są rzeczy, które mnie męczą, których jak nie potrafię ich rozwiązać, zrobić, poradzić sobie z nimi. A które okazuje się, że mają okropny sposób wykonania, dlatego po prostu zrozumcie mnie. Chcę wam pokazać jak najwięcej, ja przez moją niewiedzę czy moją nieskłonność do robienia takich głupich rzeczy jak bieganie po całej lokacji tylko po to, bo może tak być. No może coś zepsuć, więc tak. I przy okazji widzimy się za chwilę, jak już znajdę kolejne, chociaż jesteśmy w takim miejscu, że może zaraz tu jakiegoś smoka spotkamy. I w sumie, jeśli to był smok, to czemu by nie? Ruiny księżycowej posiadłości. A my tutaj nie byliśmy wtedy? Wiecie, zanim walczyliśmy z tym głównym smokiem? Nie, nie byliśmy, ale już mi się tu nie podoba. Bo znowu ten dziad. Już mi się to nie podoba. A dodatkowo musimy usunąć pochodnie. Jak? Tak, tak. Zaraz wskoczy mi na plecy. Wiedziałem. No, powiedzcie mi, jak ja mam z tym walczyć? To jest kolejny wokół takiego typu, który się będzie ciągle teleportował. Nie da się z tym walczyć, bo coś też machnąć, on się już teleportuje w inne miejsce. Żeby nie było, ja to wcześniej czy później pokonam, ale mniejsza. Aj, co się mówi, że to dzisiaj naprawdę nie jest mój dzień na Eldena. No ale tak, zachciało mi się długi przerwie po prostu, co tu macie. Patrzcie na moje cierpienia. Oczywiście, żeby nie było, raz jeszcze spróbuję z nim zawalczyć. Tym razem nawet nie samemu. Tak będzie ciekawiej, wiecie. Mhm, tak. I jak sobie łza radzi? A tak sobie łza radzi, że w sumie to go to nie obchodzi, bo on i tak będzie atakował pewnie mnie ciągle. Za co ja dostałem nagle tyle obrażeń? Ktoś mi powie? Okej, okay. Teraz to będzie szybkie. Przepraszam bardzo, czy mnie eksplozja ataku mojej własnej łzy zraniła? Mniejsza. Upiorna konwalia 2. A w sensie, no. Okej, dzięki za konwalię, ale dwójkę za coś takiego. Na tym etapie. Trochę to moim zdaniem jest za słaba nagroda. Zdecydowanie nawet za słaba. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Idźmy po prostu szukać żółwi. Zresztą w sumie co? No i teraz najgorsze, będę musiał jeszcze raz aktywować wszystko i ponownie, nie chce mi się. Dobra, trudno, odpuszczę sobie te żółwie w takim wypadku i chodźmy już zajęcie czymś przyjemniejszym. A przez przyjemniejszym mam na myśli, w sumie od czego by tu zacząć. W sumie nie ma od czego, co? Chodźmy po prostu cierpieć sobie na trasie do wieży, w której teoretycznie powinienem móc aktywować sobie nową, wielką runę. Która, miejmy nadzieję, będzie dużo potężniejsza od tej, bo szczerze, tego Drika jest mocna, jak ją aktywuję, ale fajnie byłoby mieć coś, wiecie, co da mi, powiedzmy, więcej jakiejś statystyki konkretnej, zamiast plus 5 do wszystkiego. Jak ogólnie plus 5 do wszystkiego jest, moim zdaniem, dobrym wyborem, to jak mieliłbym, dajmy na to, te plus 5 do inteligencji, na 15 do wiary, przykładowo. Byłoby super. Albo dajmy na to, nie wiem, 5 umysłu na 10 siły lub 10 zręczności. No. To mogłoby być fajne.
Ale tak, mniejsza z tym. Później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A póki co... No, lecimy. I jeśli się nie mylę, tutaj był ten wredny gość, który ostatnio mnie zrzucił, więc... musimy być naprawdę ostrożni, żeby nie stało się znowu to samo. Chociaż teraz jesteśmy też potężniejsi, więc może nie dopuszczę do takich głupot ponownie. I teraz dobrze. Powinniśmy iść najpierw w dół, czy w sumie w górę? Bo to też jest takie trochę zastanawiające. Może bym w sumie zaczął od zejścia na dół. W sensie, no nie, żeby to było coś wielkiego. Okej, okay, nadal są na trzy ciosy. To jest istotne. Czy w sumie aż takie właśnie istotne, żeby zejść na dół. Ale widziałem tam wiecie, jakieś znajdźki, więc może to być ciekawy pomysł chociaż. Dobra, prowadzą nas do góry, to idziemy do góry. Tak, wiem, że jestem mocno zmienny, ale co poradzę. I w sumie jak tak patrzę na czas, to chyba na tej wieży będziemy musieli skończyć. Bo nie wierzę. Nie wierzę, żebym skończył tą wieżę w tak krótkim czasie, żeby nie robić odcinka godzinnego albo 50-minutowego, żebym był w stanie właśnie coś jeszcze pokazać. Ale hej, przynajmniej jeśli nawet nie będę niczego więcej, to zawsze będę miał już pomysł, co pokazać dalej, czyli inaczej mówiąc, albo właśnie... O, cholera, nie. Nienawidzę takich miejsc. Albo właśnie pójść na płaskowyż, albo pójść ten, jak to się nazywa? O, nie, to ty mnie ostatnio zrzuciłeś. Gin, dziadu, gin. Okej, okay. jest dobrze, jeszcze żyjemy. Albo właśnie, co jeszcze tam mówiłem? Bo z płaskowyżem coś jeszcze wspominałem. Ale nie pamiętam co. Dobra, to chyba na tyle z mojego pamiętam, co miałem zrobić. I o, tam można pójść po coś, a tutaj też po coś można pójść. Teoretycznie, tak, praktycznie, niekoniecznie. Trochę się gubię w tej wieży. Wiem, że dopiero wlazłem, ale tak. Moje umiejętności orientacyjne w terenie są, jak widzicie, wspaniałe. Na całe szczęście może nie będzie aż tak źle, jeśli będę podążał po prostu w konkretnym kierunku. Bo jest dobry pomysł, żeby tutaj właśnie iść w tym kierunku, zamiast pójść tam, gdzie widziałem jakieś ewentualnie przejścia, drabinki i coś. Super. Po prostu super. Super. A tak na poważnie to mamy jakieś niby trasę do znajdźki czy coś, ale to jest totalnie nie ten kierunek, w którym powinienem iść. Więc... Yeah, nie jest dobrze. Bo ja jedno, czego chcę tak naprawdę teraz, to runy Radagona. Czy tam... Przepraszam, jakiego Radagona? Radana. Już plączę znowu imiona. Radagon to był ten... mąż... tej... księżycowej królowej chyba Renala ona miała, tak, bo Ren to była wiedźma. Który potem ją zostawił, żeby zostać mężem... Tej... Mariki. A, i teraz mogę pójść tam jakoś? Teoretycznie, albo mogę pójść tutaj. A jeśli tam wrócę, czy będę mógł się tutaj jeszcze zawrócić? Będę mógł, okej. Okay. A, to ja tam byłem? A nie będę mógł, okej, okay, to jest to właśnie taka malutka dziura. Więc idziemy tu. Nie chcę, wiecie, się zawracać. Czym podobne. Ile tu przed chwilą walczyłem z tym gościem? A, czuję się trochę confused. Chyba, że... A, nie, my wracamy skąd przylazłem w sumie. No dobra. Więc tutaj... O, byłem w stanie przeskoczyć, nieźle, to może jakiś postęp jednak zrobimy. I tak, kolejny dziad, który by chciał mnie ubić. I tutaj, nie wiem, czy jestem w stanie aż takie skoki robić. Jestem. Nawet bez pomocy kosy, więc wow. Moje umiejętności skokowe się naprawdę poprawiły. I... a... jeszcze wyżej. Tam widzę kolejne drabinki, którymi pewnie będziemy wcześniej czy później łazić. Ale póki co... ku... górze i w sumie...
Miejmy nadzieję, że nie zrzucą nas znowu. Bo to byłoby najgorsze, co może mnie spotkać. Ja już nie pamiętam tej trasy, mówiąc szczerze, więc tak. Jeśli bym musiał jej szukać ponownie, to pewnie bym jej nie znalazł, ale... Dobra, chyba. Boska wieża Kelit. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Udało nam się. Super. Okej, i teraz tutaj. A, zgasiłem. No tak, jaka ze mnie lama. Idziemy tędy, bo tu jest jakieś przejście niżej. Jak wiadomo, wyżej pewnie dostaniemy zaraz runę. Zamiast iść tam, gdzie powinienem, chcę odwiedzać jak największą ilość miejsc. Okej. Rozumiem, gro. Chcesz mi dokopać pod każdym możliwym względem, zmusić mnie do uległości, żebym poczuł się niższy, gorszy. Ja to rozumiem, gro. Ja wiem, że twoimi twórcami są ludzie z From Software, więc tak. Ale proszę cię, daj mi chociaż chwilę oddechu, wytchnienia, przyjemności w tym ciężkim momencie, w tych ciężkich chwilach. Teraz tak, szybko tutaj, pozbywamy się tego dziada, który nagle atakuje za połowę mojego życia. Zaś mówi, że może jeszcze bardziej niż w tamtych miejscach, gdzie byłem przed chwilą, to powinien tutaj być. Tak. Jeden butelek tylko po to, żeby pokonać zwykłych wojowników. Chociaż dobra, ostatni też wcale nie było lepiej w tej krypcie chyba. Nie, w krypcie nie byłem ostatnio. Krypcie byłem jeszcze dawniej. Okej, tu jest jakiś labirynt. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Ale dobra. Idziemy do labiryntu. Jej, super, labirynt. Niektóre są popękane. I czy mogę coś dalej tutaj zrobić? Bezpiecznie jakoś? Chyba nie. O. Trzeba pójść po krawężniku. Powoli przechodzić, zeskakiwać na bezpieczne miejsca. Czemu się spodziewałem czegoś takiego od razu? No, czemu ja po prostu czułem, że to tak się skończy? Nie wiem, czy to moja nieufność względem wszystkiego tego typu, czy co. Ale ja to czułem od razu. Dobra, niżej. Hurra, przedmiocik. I... Runa dwunastka, nie wiem. Nie wiem, czy to oznacza, że w sumie jest niedobrze, czy oznacza, że jest bardzo dobrze. Niedawno używam dziesiątek, a co jest są dwunastki. Ojojoj, nie. Ej, wy nawet nie wiecie, przez jakiego stresa ja teraz przechodzę z każdym tym upadkiem, żeby coś tutaj, zrobić. Okej, łykamy. Trochę przepalenie, wiem o tym, ale trudno się mówi. Opa. Są jakieś bezpieczne zejścia? Nie. Więc trzeba tam skoczyć. Dobra. Jest tam przeciwnik, to spróbujmy pójść w inną stronę. Wiecie, nie chcę po prostu się z nim mierzyć. No, w szczególności ze gościu starczym włócznym, więc... Szanse na to, że mnie dobije są wyższe niż szanse na to, że ja sobie z nim poradzę. W sumie fajne w tym momencie byłoby jakaś rzecz, która działa podobnie do mocy z Dark Soulsów. Bym mógł fajnie zrzucać wrogów i tym podobne. Chociaż w sumie... Może powinien spytać się sam siebie, skąd pewność, że tutaj czegoś takiego nie ma. No w sumie to byłoby dobre pytanie. Za mało wiem o tym wszystkim. Do góry. To będą te drzwi, które przed chwilą były zamknięte, jestem tego prawie pewien. Jestem tego prawie pewien, że po prostu skróta, żebym znalazł. I uwaga... Nie znalazłem skróta. Znalazłem... wroga, z którym pewnie nie chciałbym się spotkać. No, wytrzymały gość. Okej. Nie jest aż tak źle, jak się bałem. Chociaż... bije całkiem sporo.
A to mi już zniszczyło jakiekolwiek nadzieje na to, że to mogę wygrać. Czarny płomień. Okej, łuk runiczny. Okej, ma większy zasięg niż się wydaje. Okej. Co to ma być? Halo, co to ma być? Czemu ja takich fajnych sztuczek... O, widzę drabinę. Ale wytłumacz mi proszę, czemu ja nie mam takich fajnych sztuczek z czarnym płomieniem? Ja też chcę się tak bawić. Wiecie, czarny płomień ogólnie jest potężny, jeszcze mam pieczęć, która wzmacnia nagolennika mnicha czarnego płomienia. No, przynajmniej wiem, kim on był. Mnichem czarnego płomienia. No i szczerze mówiąc, będąc całkowicie szczerym i szczerze, po raz kolejny będąc szczerym, szczerze mówiąc, tak sobie myślę szczerze, żeby było za mało o szczerości mówię. Fajnie byłoby to zdobyć, bo ta kula ognia czarnego mocna jest, nie będę zaprzeczał, ale... To momenty, w których przydałoby się coś szybszego z czarnym płomieniem. Przyrównam to do zapłonu z Dark Soulsów, który polega na czarnym ogniu. O, a jednak był skrót. Dobrze czułem. Alvarzenc, taki właśnie czarny płomień Dark Soulsowy. Znaczy ten właśnie czarny zapłon Dark Soulsowy. No wydaje mi się, że byłby dobrym dodatkiem do takiego arsenału naszego czarnego ognia. Tak samo wydaje mi się... A, ono już jest na plus 12. A, to... Okej, okay. Bo właśnie myślałem, czy nie przydałby się jej ulepszyć trochę. Plus 12 oznacza, że jest po kamieniach jakich w sumie? 4. Piątki. I szóstki, siódemki. Możemy już ją siódemkami obtoczyć. No w sumie to mogła być sensowna decyzja, bo jest dosyć mocna. Ale teraz tak, co dalej? Jest coś więcej, czy to w sumie było takie... Właśnie po to, żeby tylko tutaj dojść, tylko zrobić to, co chciałbym? Nie, są dalsze. Są dalsze, niestety. Są to duże spadki, więc pewnie będą kosztowały nas życie. I w takim wypadku nie jestem pewien swoich możliwości. Jeśli zginę, nie chcę tutaj musieć się targać z powrotem, więc to wymieniamy na gałąź, a tutaj bierzemy kota. Może to przeżyjemy? Ale też nie, taki upadek wydaje się być śmiertelny, nieważne co i jak. Nie był śmiertelny. Nie dość, że nie był śmiertelny, to jeszcze... Przeżyłem. Dzięki kotu, całkowicie. Dobra, to teraz dwa palce. A tutaj miałem Marikę. I... Jeszcze dalej. Schodzimy z jakimś tutaj... A. Coś mówi, że odkryliśmy całą nową lokację, a nie tylko pojedynczą wieżyczkę. No dobra. Dobra, jeśli tego chcesz. Gro! No ten dziad. Okej. Okej, teraz ważna rzecz, którą zauważyłem. Moje ataki potrafią go obezwładniać, o ile nie rzuca czarnego płomienia. Więc jednak nie jest aż takim trudnym oponentem, jak myślałem. Bo trzeba po prostu być agresywniejszym. A mniejsze. Dobra. Zarzucamy to, na wszelki wypadek przerzucamy się z powrotem na coś takiego. Mogę tu wezwać? Nie mogę. Nie podoba mi się to, ale trzeba, co to idziemy i... Można wezwać i... Apostoł boski skór... Nie! Nie! Wróg, który rzuca czarnym ogniem. Nie! Aj, powiem wam, to będzie... Co najmniej ciekawe wyzwanie. Ciekawe w niezbyt dobrym tego słowa znaczeniu. Ale damy radę. Musimy. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba będzie zrobić, to... pokonać tego gościa najlepiej bez tracenia na nim życia. O nie. Unikaj tego wypuszczenia wielkiego płomyka. Okej, okay, nasza kosa jest szybsza od jego mieczyka, to jest dobry znak. Okej, okay, to jeszcze jakaś inna zdolność? Ciekawe.
W ogóle fajnie się na nich będzie farmiło, muszę przyznać. A, dobra, dobra, dobra. I teraz ważna sprawa, ile my tego mamy? A, niech się dzieje, coś ma dziać. Idziemy z błogosławieństwem Godrika. Tam w sumie z jego runą, nie błogosławieństwem, no ale wiadomo o co chodzi. Dzień, dzień. Teraz ostrożnie, pijemy butelkę od razu. Unik. I pierwsze co w tym momencie, to cieszę się po prostu, można powiedzieć, z jednej rzeczy. Że jednak From Software zrobiło to, jak zrobiło, i ten ogień nie jest tak naprowadzony jak czarodziejstwa. Gdyby był, to teraz bym miał po prostu gwarantowaną porażkę. Dobra, dzięki. Dzięki, Uzo. Właśnie, przy okazji jeszcze, jeśli mamy lepsze kwiatki, to trzeba będzie Uzę ulepszyć jeszcze bardziej. Wiem, że nadużywam jej i tak dalej, ale no, jeśli mamy być szczerym, po prostu ta Uza wydaje się być najlepszym, co mamy. Nawet jeśli tutaj teraz padnie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Eat. Chwila, wymiana błyskawica za ogień? To jest dziwne. Błyskawica była zawsze szybsza od tego płomyka. Chyba, że nie wie jego wykonanie. No dobra. No! Było blisko. Było blisko. Okej, ta zdolność była... ciężko mi ją określić, ale... Wow. To taką. Dobra, ale teraz mniejsza. Zobaczmy szybko jeszcze, na którym etapie jest Uza. Szóstka. Mamy siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. W takim wypadku, jeśli mamy iść dalej i mieć łatwiejszy tryb gry, pewnie. Zaraz, wiecie, już byłem wyzwany noobkiem za to, że używam tego. Teraz jak jeszcze do plus 10 to zarzucę, co będę tym bardziej nazywany noobkiem. Ale co z tego? Ja po prostu nie mam zamiaru się męczyć. Żremy jak najwięcej, uważając, żeby nie zeżreć runy odpowiedzialnej za jakieś te wspomnienia bossa. By ulepszyć to najwięcej jak się da. Jeśli uda się do dziesiątki, to zawsze jeszcze, jeśli mamy jakieś nadmiary broni jakieś, to można je posprzedawać do kowala. Bo zauważyłem, że właśnie tak trochę się o tym zapomniałem, ale skupuję właśnie bronie różne. I teraz tak, ostatnie są dwie jedynki. Obawiam się, że za dużo do tego nie ulepszam. Ale jeśli się uda, to będzie fajnie. Tak, dostanie duchów. A nie, nie jest tak źle. Brakuje do dziesiątki trochę. Więc kowalu, mój drogi. Myślałem, że nie żyjesz, tak? Pokaż broń. Sprzedaj. Można sprzedawać. A nie, nie tylko broń, wszystko. W sumie. Na tym można niezłe interesy robić. No, na kamykach w sumie mniej więcej też, chociaż nie będę ich sprzedawał, rzecz jasna. Na tym nie. Na broni. Znaczy na popiołach tym bardziej nie będę sprzedał takich rzeczy. Ale na broni można w sumie. Jedno sztylet, bo mam powtórki. Niech będą dwa miecze takie. Mam tu jakąś powtórkę, nie widzę. To też można sprzedać, bez powtórka. Tutaj. Co? Kiedy ja to lepszę na plus 12? Nawet nie kojarzę, o tak, kill-offy z moich starych wypraw. Niestety widzę, że to będzie za mało, więc... w sumie tak. Ja może szybko pójdę polować na trolle, żeby uzbierać ile tam trzeba i spotkamy się, jak już będę miał dziesiątkę. Przy okazji, tak jeszcze chciałem wam pokazać coś, co tutaj teraz zauważyłem. Bo tak, ogólnie... no dobra, fajnie, ale... Tam ulewam sobie tego trolla, aż przez przypadek zauważyłem tego gościa. Więc chciałem wam to od razu pokazać. Godrick, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh, hello there. This weasel was Godrick,
was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Okej, w sumie dużo się nie zmieniło. Tylko taki jeden dialog. Ale dobra. Mniejsza z tym. Ja wracam tutaj do bicia tego ogra. Chciałem sobie ogra trolla. Chyba to jest troll. Tak, troll, nie ogr. I zaraz się będziemy widzieć już z Uzą plus 10 na starciu z tym dziwnym bossem, który ostatnio nas pokonał. Wiecie co, totalnie zlamiłem. Tu potrzeba 14, ja nie wiem skąd miałem w głowie 19. Ale dobra, mamy to. I ze smutkiem stwierdzam, że nie ma za to żadnego achievementa. Szkoda. Liczę na to, że będzie jakieś osiągnięcie. Z dobrym na maksymalne ulepszenie jest, ale tutaj niestety nie. Ale tak jak mówiłem, nie będziemy płakać. Tylko skupmy się na tym, żeby iść dalej. I tak, ostatnie kilka tysięcy, tak jeszcze wam tylko zdradzę, farmiłem na tym mnichu tutaj, bo stwierdziłem, że w sumie on daje 1700 coś, co to w sumie. Głupio będzie farmić na trollach, skoro na nim będzie szybciej, na troll tam, który daje 1200, skoro na nim jest szybciej. Ale też ryzykowniej, poniekąd. Więc tak, powiedzmy, że przeżyję taką różnicę w HP-kach. Można mnie zabić oczywiście, ale próbuję to przeżyć. No i idziemy. Pierwsze co, to musimy uniknąć kulki ognia, która będzie pewnie. Okej, to żeś mnie gro zaskoczyło. Kulka ognia była bardzo późno, już po tym jak spokojnie wezwałem sobie właśnie łzę. Która teraz może być dużo potężniejsza, może nie. Możecie sobie to przyrównać spokojnie na nagraniu. Ja nie sprawdzałem numerków. Więc tak, ja nie jestem jeszcze pewien jak to wygląda. Ale tak czy jak. Mamy łzę plus 10, co oznacza, że już mocniejsza nie będzie, chyba że ona się naprawdę skaluje, nawet delikatnie, jeśli już. Ale jakoś właśnie z, powiedzmy, statystykami naszej postaci. Okej, znowu robi to dziwne tornado. Przynajmniej ja to nazywam tornadem. Ale dobra. Zapomniałem znowu wyknąć butelkę, która wzmacnia mi ataki błyskawicą oraz też trochę z skosy. Przełamaliśmy posturę. Dobra. Zginiesz. Zginiesz, bestio. To w sumie... bestio. Wypełniał trochę człowieka. Kaptur, szata, karwasze i spodnia postała boskiej skóry. I ta wspaniała muzyka. Dużo lżejsza, ale też słabsza. Ma jakieś inne? Ale ciekawa rzecz. Szata ze zszytych kawałków gładkiej skóry, noszona przez apostołów boskiej skóry. Apostołowie, którzy ponoć kiedyś służyli przeznaczonej śmierci, wydają czarnym płomieniem zabijającym bogów. Lecz gdy zostali pokonani przez Maliketa, czarną klingę, uwięziono źródło ich mocy. A. Okej. Ciekawe, ciekawe. A co my tutaj przy okazji jeszcze mamy? Jest to... wielki miecz zabójczyni bogów. Okej, jest to ultra wielki miecz. Jeju. Te wymogi są wysokie. I chwilę, straciliśmy Godricka? Chyba tak, straciliśmy. Więc nie mogę tego nosić skutecznie, dlatego, ale czarny ogień królowej. Święty miecz królowej o zmierzchowych oczach, która kierowała apostołami boskiej skóry, zanim nie pokonał jej Malket. Czarny płomienie, którymi władają apostołowie, pochodzą z tego miecza. Umiejętność czarno-ginkrowej. Podpal klingę czarnym płomieniem zabijającym bogów, a następnie wykonaj zamaszyste cięcie. Naciśnij przycisk ponownie, by wykonać kolejne ataki. Czarny płomień będą przez krótki czas odbierać punkty życia. Dobra. Dobra, wow, jakie to ma ataki? Nie są najszybsze, ale do wolnych też nie należą. Podoba mi się. Podoba mi się.
pewnie będzie... Chwila, umiejętność po prostu. Czyli to jest miecz na ten, jak to się nazywa, na zwykłe kamyki. Wiecie, skoro nie pisze unikalna umiejętność, to prawie na pewno jest na zwykłe kamyki. I wyrzuca nas to tutaj. Okej. Ja jeszcze sprawdzę tylko górę, po czym pójdziemy ewentualnie do kowala zobaczyć, co i jak i... Patrzcie, ile za to run dostaliśmy. A nie, tutaj leźliśmy ostatnio. 120 tysięcy. Rozwój postaci. Mam tutaj 42. Albo wiecie co zrobimy, może tak nawet. Chcę po prostu zobaczyć, jak ten miecz będzie sprawował w boju. Zawsze możemy to ewentualnie zresetować, jeśli będę miał coś nie tak. A wydaje mi się być ciekawą bronią, więc czemu by nie. Przy czym od razu mówię, następne punkty pójdą chyba w wytrzymałość. Jakie to w ogóle bronia bije? 200... w ogóle święty mam plus 143, więc już niezłe. 200 plus 58, 119 plus 30, ogniste, okej. Okay. Właśnie, zobaczmy może przy okazji jeszcze, tak jak tu jestem, tą zdolność, okej. Okay. Okej, to jest ten zwykły atak. Okej, czyli nie mogę robić tych dodatkowych, chyba że to się robi dalej używając umiejętność specjalną. Tak! Okej, dwa ataki można tym zrobić, takie fajne, podoba mi się bardzo nawet. Obrażeń na razie tu wielkich nie będzie robić, ale podoba mi się, ja to chcę. I gdzie to prowadzi dalej? Okej, do wrót, czyli chyba faktycznie zdobędziemy już nową runę. Czym sobie zdobędziemy, raczej przebudzimy. A, przy okazji chwilę muszę coś sprawdzić. Wymienię kosę na mieczyk, bo... Albo mi się wydaje, albo w ogóle postać inaczej biega, jak jest bardziej obciążona. O, i przy okazji możemy z tego korzystać. O, nawet nie wiem, kiedy mieliśmy statystyki pod to. O, i z tego też możemy. Dobra, okazuje się, że jest dużo broni ciekawych, z którymi mógłbym się bawić, ale... Full focus, gwiezdny kluczu. Czy po prostu z mieczem biega inaczej, czy to kwestia obciążenia? Chyba miesza. Tak, chyba to jest kwestia bardziej miecza niż obciążenia. I tak, miecz ma delikatne opóźnienie na swoim ataku. Ale wydaje się być nadal dobrą bronią, więc... jak mówiłem, sobie się może nie pobawię. Jak już kosę będziemy mieć na plus 10, bo to na pewno zrobię, zostawię. To potem pomyślimy, co dalej. Może właśnie miecza też ulepszymy. Chyba, że on będzie na zwykłe kamyki. Tak jak mi się podejrzewa, tylko... no tak, umiejętność tam ma prosto napisaną, bo tutaj jest unikalna, więc jestem prawie pewien, że to jest zwykła broń. Więc tak, mogę ulepszyć, jako że i tak nie mam na co wydawać kamyków. No poza moją bronią, czy tym pieczęcią, z której będę korzystał. Ale nawet wtedy ta pieczęć... Nie wiem, czy musi być aż tak bardzo ulepszona. Ale tak, mniejsza z tym, spokojnie, full focus. I tak... Martwe dwa palce, jak zwykle. Przywróć moc wielkiego runu. Boom. Wielki run Radana. Jej. Zwiększa wszystkie cechy. A tutaj zwiększa maksymalną liczbę punktów życia, skupienia i energii. Ciekawe, że są tutaj opisy, ale coś, co zwiększa po prostu hapeki. Nie. Szczerze to nie. Nie. Nie wydaje mi się, żeby to było sensowne. No ale dobra, mniejsza. I tak okazuje się, że wyszedł odcinek 50-minutowy prawie. Więc jeszcze tylko pójdziemy zobaczyć, jakich kamyków to wymaga. Bo wiecie, nie piszę umiejętności unikalnej. Więc zakładam, że to jest na zwykłe kamyki, a jeśli tak, to zawsze to możemy trochę poulepszać i się pocieszyć z rezultatów. Cześć, Kowal. Okej. I
Szczerze, jeśli ma być taka sytuacja, to chyba zostanę póki co przy... A, jak to się nazywa? A, brakuje mi słów. A, przy tym. O czym w ogóle mi mówiłem? A, jeśli chodzi o... O co mi chodziło? A, o runy, to tak. Zostanę przy runie tego... Godricka póki co i... Ponure kamienie. Zwiększa to skuteczność oczywiście. Powiem szczerze, no możemy brać do plus tam ileś. Nie pamiętam ile jest tam maksymalnie tego, co zawsze da się odzyskać, więc... Więc no, powiedzmy, że tak na razie zostawimy. I teraz, dobra. Warto przyrównać z mocą naszej kosy. I wydaje mi się, że pomijając święte, mieczyk może być równie potężny, więc mamy dwie bronie na różne sytuacje. Tutaj standardowe obrażenia, nawet nie wiem co znaczy standardowe, tutaj cięte. Jeszcze tylko siła ataku, kosa nadal wygrywa, ale już niewiele. Patrz na to, że to jest plus 6, to ten mieczyk może być potężniejszy. No ale dobra, co ja tu będę więcej marudził, ja na tym zakończę ten odcinek. I tak, w następnym pójdziemy na płaskowyż albo coś, ja nie wiem. A póki co, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście zadowoleni z tego, że w końcu udało mi się po ten run, co z tego, że okazał się... Chyba 9. I tak, do zobaczenia, no i trzymajcie się. Hej, hej.